Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmę się głowicą UKF mojego tarabana. Jednak nie będę się zajmował jakimiś szczególnymi przypadkami trudnymi związanymi z przestrojeniem tej głowicy, gdyż jest to głowica łatwo przestrojalna. Wystarczy zastosować któryś z przepisów dostępnych w internecie i sądzę, że wstrzelimy się w odpowiednie pasmo. W każdym razie musimy dokonać pomiarów i zobaczyć, na jakich częstotliwościach pracuje ta głowica. Jak to zrobić? No, są różne metody. Możemy dokonać pomiaru częstotliwości na przykład takim miernikiem, który zrobiłem z tunera Diory AS641, a właściwie tylko z modułu do pomiaru częstotliwości z tego tunera, bądź miernikiem częstotliwości produkcji polskiej. Jest to programowalny miernik MC56 z preskalerem. Dzięki temu możliwy jest pomiar do 1,2 GHz. No akurat PFL28 nie daje się do bezpośredniego pomiaru częstotliwości. Możemy również dokonać pomiaru częstotliwości oscyloskopem. Wszystkie metody są dobre. Wszystkie metody mają swoje wady i zalety. Bardzo lubię używać ten miernik, gdyż umożliwia odczyt częstotliwości aktualnie odbieranej stacji, gdyż ma na stałe wbudowany prefiks, który odejmuje nam częstotliwość pośrednią i dzięki temu od razu widzimy, jaką stację odbieramy. Ten drugi miernik też jest dosyć wygodny, bo to jest miernik programowalny i możemy mierzyć faktyczną częstotliwość heterodyny, a łatwo możemy się przełączyć i również mierzyć częstotliwość odbieranej stacji. Pomiaru możemy dokonać również oscyloskopem. W tej chwili mamy 119,07, także pomiary są zbliżone. Przy pomiarach oscyloskopem oczywiście widzimy kształt przebiegu oraz możemy obliczyć amplitudę sygnału. Ale tak jak mówiłem, wszystkie metody mają swoje plusy i minusy. Przy tych metodach musimy mieć dostęp do heterodyny. Dlatego chciałbym Wam pokazać inny sposób pomiaru, który ostatnio coraz częściej stosuję. Jest to takie urządzonko RTL-SDR, dongle na USB. Do niego wystarczy podłączyć kawałek antenki. Ja akurat to zastosuję tylko coś takiego. Przede wszystkim nie musimy mieć bezpośredniego dostępu do heterodyny. Wystarczy, że ta nasza antenka będzie leżała gdzieś w pobliżu i możemy dokonać pomiarów. Także w tej chwili podłączę naszego dongla do komputera. Zmienię troszeczkę plan i zobaczymy, co z tego będzie dalej. Do obsługi naszego dongla używam programu SDR Sharp. Uważam, że to jest najprostszy program, a jednocześnie umożliwia nam zobaczenie tego, co chcemy właśnie zobaczyć. Program mamy uruchomiony. Załączamy i proszę bardzo, ten prążek to jest nasza heterodyna. Kręcąc gałką strojenia widzimy, jak przesuwa się po paśmie nasza heterodyna. W menadżerze częstotliwości warto ustawić kilka zakładek z wybranymi częstotliwościami, np. początek, koniec zakresu, co umożliwia nam szybkie poruszanie się po całym paśmie. Na przykład teraz skoczymy na początek zakresu. Zobaczcie, ile mamy zakłóceń, a to wszystko to jest komputer. I kręcimy gałką strojenia w dół pasma. Zobaczymy, czy się pojawi nasza heterodyna. O, jest, zobaczcie. Jak sobie lata. Jak widać, mamy mniej więcej 200 kHz zapasu od dolnej granicy. Zawsze proponuję ustawiać co najmniej właśnie te 200 kHz, ponieważ wystarczy często, że taką płytkę włożymy do budowy radia, bądź nawet całą pokrywę radia, zamkniemy w takich nieekranowanych głowicach i już mamy zmianę. I się okaże, że wszystko zrobiliśmy dobrze, złożyliśmy do kupy, a nagle nie mamy pokrycia pełnego pasma. A to nas troszeczkę zabezpiecza. Gdyby na przykład ustrojenie było zbyt duże, to oczywiście trzeba już wewnątrz obudowy przeprowadzić korekcję. A teraz sobie skoczymy jeszcze na górny zakres. I znowu kręcimy gałką trymera strojeniowego. O, i znowu, tutaj mamy troszeczkę mniej zapasu, ale to wystarczy. Jeszcze zobaczcie, jedną rzecz Wam ciekawą pokażę. Będę kręcił teraz jednostajnie gałką strojeniową w dół, a zobaczcie, co się będzie działo z naszą heterodyną. Na początek nawet się zwiększa częstotliwość, a dopiero później wszystko wraca do normy. Ze względu, że mamy bardzo, ale to bardzo luźne sprzężenie z heterodyną naszego ustrojstwa pomiarowego, nie ma żadnego wpływu tego przyrządu na częstotliwość pracy heterodyny. To na przykład występuje nawet przy cewkach pomiarowych. Zobaczcie, będę zbliżał, znaczy teraz tego nie widać, ale zbliżam cewkę pomiarową naszego przyrządu i odstraja ona jednak nam heterodynę. Już nie wspomnę o oscyloskopie. Gdy podłączę oscyloskop, zobaczcie, jaki mamy skok. Bardzo duży. Także pomiar oscyloskopem wprowadza bardzo duży błąd. Ponadto pomiar wykonywany SDR-em jest bardzo dokładny. Zobaczcie, możemy tutaj zwiększyć szerokość naszego pasma. I bardzo dokładnie wstroić się w żądaną częstotliwość. Także nawet jak puszczam gałkę strojenia, to odstraja to się nam. Niestety komputer jest mocno obciążony i czasami mamy tak zwane zwiechy. Przyrządem tym możemy również ocenić poziom naszego sygnału lub zupełny brak pracy heterodyny, gdyż zaobserwujemy wtedy takie stopniowe zanikanie tego naszego prążka i będziemy widzieli, przy jakiej częstotliwości heterodyna na przykład przestaje w ogóle pracować. A teraz dostroimy się do stacji, która pracuje na 107,3 MHz, czyli dla heterodyny będzie to 118 MHz. Jesteśmy w tej chwili bardzo dokładnie wstrojeni przy założeniu, że mamy bardzo dobrze zestrojony tor pośredniej częstotliwości na 10,7 MHz. I w tej chwili włączę układ automatycznej regulacji częstotliwości. Zobaczcie, żadnych zmian po włączeniu tego układu. Świadczy to o dobrze zastrojonym detektorze FM. Troszeczkę się odstroję od tej stacji. Włączę układ arcze. Próbuję nam dociągnąć w jedną stronę. Teraz na przykład w drugą stronę. Odstroiłem się. Znowu włączam arcze i znowu nam dociąga. I oczywiście jesteśmy dokładnie wstrojeni. Jego załączenie nie powoduje żadnych zmian. Żadnym miernikiem byśmy tego nie zrobili. Teraz pokażę Wam, co jeszcze możemy za pomocą tego miernika sprawdzić. W tej chwili mam głośność na minimum. A teraz będę zwiększał głośność. To było przy włączonym układzie ARC. Układ ARC starał się stabilizować częstotliwość pracy heterodyny. A teraz zwiększam głośność bez układu ARC. Aby zwiększyć stabilność pracy heterodyny i uniezależnić jej odstrajanie się od wzrostu głośności, należy zwiększyć pojemność kondensatora C86. W oryginale jest to kondensator pojemności 470 mikro. U mnie na płytce w tej chwili wstawiony jest kondensator o pojemności 1000 mikrofaradów, a mimo wszystko odstrojanie występowało. Ale z badań, które robiłem, doszedłem do wniosku, że pojemność 2200 mikrofaradów w zupełności wystarcza, aby ta stabilność była dosyć dobra. Natomiast tak wygląda mój kompletny ekran pomiarowy do badania wzmacniacza WC, który prezentowałem w drugim odcinku. Także wyszykujemy naszą heterodynę. Mamy ją. Ustawiamy zakres na koniec. Dokładnie. I zapuszczamy pojedynczy przebieg. No i mamy idealną krzywą. Teraz przestawiamy się na dół zakresu. Znowu szukamy naszej heterodyny. I znowu zapuszczamy przebieg pojedynczy. I też zobaczcie, mamy idealny przebieg. I tak możemy zrobić to dla każdej dowolnej częstotliwości. Na koniec jeszcze taki mały suplement do drugiego odcinka. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale w głowicy mam wstawiony jeszcze dodatkowy kondensator C59. Jest to tak zwany kondensator skracający dla sekcji kondensatora strojeniowego dotyczącej wzmacniacza WC. Zobaczymy, jak to wygląda na schemacie ideowym. Na schemacie ideowym ten kondensator wstawiony jest właśnie tutaj. Na samym początku producent przewidział wstawienie takiego kondensatora, jednak nie zostało to zrealizowane, a ścieżka została połączona. Ja u siebie zrobiłem po prostu tutaj przerwę na płytce i wstawiłem właśnie kondensator 560 pikofaradów. A po co ten kondensator był potrzebny? A właśnie po to, żeby uzyskać takie przebiegi. Bez tego kondensatora, jak próbowałem zestroić wzmacniacz WC, oczywiście dla dołu regulacja cewką, dla góry regulacja trymerkiem, ale zawsze nie trafiłem, że dla dolnego zakresu maksimum przypadało na początku, a dla górnego na końcu zakresu. Zawsze było przesunięcie większe. Czyli jeżeli tutaj ustawię dokładnie na początek, to amplituda wypadała zawsze powyżej częstotliwości końcowej zakresu. Czyli pierwotnie ta sekcja kondensatora strojeniowego była za duża, a żeby zmniejszyć pojemność tej sekcji, należało właśnie wstawić kondensator w szereg. I z kondensatorem o wartości 560 pikofaradów uzyskujemy właśnie takie ładne przebiegi. I w tym odcinku to chyba byłoby na wszystko, a w następnym odcinku bierzemy się za dostrojenie wzmacniacza pośredniej częstotliwości FM. Dziękuję za uwagę.